Pierwszy rzut karny dla Krakowi w zwolnionym tempie. Napastnik, przepraszam, zawodnik Krakowi najeżdża na bramkę, strzela. Krążek jest pod prawym parkanem, dokładnie w tym miejscu. Teraz mamy odjazd i w następnym ujęciu zobaczymy, gdzie był w tym momencie krążek. Tu jeszcze raz. Strzał, krążek pod parkanem. Sędzia czeka, co zrobi bramkarz i ten obraca się, wsuwając się z krążkiem do bramki. Sędzia widzi całą sytuację, odgwizduje gola. Ale później niestety uznaje, że to była błędna decyzja.